Siemanko, witam Was na podsumowaniu miesiąca styczeń 21. Podsumujemy sobie, ile zużyła nam nasza pompa prądu, ile nas kosztował miesiąc ogrzewania naszej partureweczki. 170 m kwadratowych, 20 cm stropianu na ścianie, 14 podłoga i 20 strop. Okna trzyszybowe, oczywiście 7-komorowe. Nasza pompa dziś akurat pracuje, bo mamy 1 lutego, no najzimniejszy dzień tygodnia. Gdzieś tam dziś rano było minus 17 stopni, aktualnie minus 5, więc zimno. Mamy taką dosyć, mieliśmy końcówkę tygodnia, dość mroźną. Ogólnie w trakcie miesiąca temperatury nie były tragiczne. Wiadomo, minusowe temperatury gdzieś tam na zewnątrz, ale to normalne przy tej porze roku. Gdzieś tam może 1-2 czasami stopnie zdarzały się w ciągu dnia. Jeden tydzień może był taki troszeczkę cieplejszy, gdzie tam parę stopni utrzymywało się w ciągu dnia na plusie. Reszta to tam dni takie z przymrozkami. Jak widzicie, pompa sobie pracuje. Z tyłu niedawno chyba, może niedługo będzie się rozmrażać. Już troszeczkę zaszroniała nam. Ale my przejdziemy sobie do środka, bo teraz mamy aktualnie minus 5 stopni. Zobaczymy sobie, jakie mamy tam odczyty z naszej pompy. A tam jest też zdecydowanie cieplej, więc szkoda tutaj marznąć. No, jesteśmy już w środku. Jak widzicie, już powoli zaczynamy sobie tutaj też, ściany nabierają gdzieś tam koloru, zaczynamy coś tam białkować. I co? I teraz podejdziemy, zobaczymy, jak to sobie nam tutaj wygląda. Ustawimy sobie. Pompa, co, pracuje na zadanej temperaturze, na wyjściu ma 31 stopni. Tak, taką ma zadaną. O, minus 6 stopni wskoczyło już na zewnątrz. Tak aktualnie gdzieś tam temperatura jest w ciągu dnia. Zobaczymy sobie, jak tam za nasz ostatni miesiąc, jak to nam tu wszystko wyszło. Będziemy mieć jakieś tam porównanie też zrobimy. Mamy obok też, jak pamiętacie, licznik, więc wszystko nam też mierzy, więc zobaczymy sobie. Jeżeli ktoś aktualnie by chciał zobaczyć, jak to wygląda, 31 na zasilaniu, 29 na powrocie. Ciepłej wody nie grzejemy, tak więc to nam aktualnie odpada. Tak to wygląda. Obecnie, jak zużywam na prądu, proszę bardzo, COP na poziomie 3.0. 1 kW aktualnie zużywa nam pompa. Przechodząc dalej, zobaczymy sobie, zaczniemy od COP. Mamy tutaj bieżący miesiąc, to już jest luty. Taki mamy COP, 3.4 za poprzedni miesiąc, to jest styczeń, za grudzień jeszcze zobaczymy, jaki mieliśmy, taki sam akurat. Mniej więcej mamy porównanie, że jest to ten sam COP. W ciągu tygodnia tak się to plasowało. Dzisiaj widzicie, najzimniejsze temperatury też były. Tak to wychodziło. Na takim poziomie się gdzieś tam utrzymywał. Dobra. Przechodząc do produkcji. 62 to jest dzisiejsze. Ale w styczniu wyprodukowaliśmy prawie 3,5 tysiąca. Jak widzicie, w grudniu nieco więcej, no dość sporo więcej, bo praktycznie 1000 ponad kWh więcej. Ale co najważniejsze, pobór energii, to co nas najbardziej interesuje. I tutaj mamy w ciągu tygodnia, w ciągu ostatnich dni, zobaczcie, tutaj mieliśmy 25 kW, dzisiaj w sumie to jeszcze dobijemy troszeczkę, 32, 25, 25, tak mniej więcej się to plasowało. W takich temperaturach, jakie tam mieliśmy minusowe w nocy, tam 0,1 na plusie w ciągu dnia. I teraz mamy 1000, co, równiutki 1000 pokazuje nam pompa, że tyle nam zużyła w styczniu, w poprzednim miesiącu tego roku, tyle nam zużyła według oczywiście naszej pompy Panasonic Aquarera. Tutaj mamy poprzedni miesiąc, grudzień, gdzie to był miesiąc, powiedzmy, rozruchowy, bo w listopadzie mieliśmy tylko dwa ostatnie, czy trzy ostatnie dni miesiąca. To był miesiąc rozruchowy, gdzie na pewno dużo więcej szarpnęła energii. Tak więc tak to wychodzi. Mamy oczywiście spisany licznik, jak to wyglądało w tamtym
miesiącu. Jak wygląda w tym? Tutaj, jak widzicie, mamy zainstalowany. To już jest na dzień dzisiejszy. Ja Wam wrzucam zdjęcie też, które zrobiłem wczoraj. Macie je, w sumie teraz Wam je pokażę, ile pompa zużyła i na tych danych będziemy bazować. A mając teraz te dane, porównamy sobie odczyt z pompy 1000 kWh i odczyt z licznika. Zobaczycie, jak to pokazuje, jakie mamy porównanie, ile wyświetla pompa, ile licznik. Zrobimy sobie też podsumowanie, ile to kosztowało, bo wiemy, ile nas kosztuje w tym momencie już kilowatogodzina. Tak więc zrobimy sobie podsumowanie miesiąca, koszt ogrzewania 170 m2 bez ciepłej wody użytkowej. I co? Zobaczycie, jaki to jest koszt. Dobra, a teraz przejdziemy sobie do takiego szybkiego podsumowania. Ile nas kosztował miesiąc styczeń? Kosztowo, jak to wyszło za 170 metrów grzania. Tutaj 31 grudzień mamy stan grzałka, wtedy wskazywała 471 kWh, sprężarka 1091, co w sumie dało 1562 kWh. I taki był stan licznika na dzień 31 grudnia. Ja już sobie tutaj rozpisałem i mamy tutaj rozpisane, proszę bardzo, na dzień 31 stycznia. I teraz mamy tak, odczyt z grzałki dał, był 612 kWh, co dało zużycie 141. Ze sprężarki mieliśmy odczyt 2094, co dało 1003 kWh. Łącznie miesiąc styczeń wyszedł nas 1144 kWh zużycia. Jak pamiętacie, co było przed chwilką, mieliśmy zużycie według pompy równiutkie 1000 kWh. Zobaczcie, jaka jest przebitka na liczniku, jak Panasonic nam bardzo zaniża zużycie energii. Chociaż jasno oni o tym piszą w instrukcji gdzieś tam swojej, że po prostu jest to tylko podglądowy odczyt, że tego się nie należy sugerować. I dlatego też my sugerujemy się tutaj licznikiem. Gdybyśmy się sugerowali naszym odczytem prosto z pompy, no to zapłacilibyśmy też troszeczkę mniej teoretycznie za prąd, ale tylko teoretycznie, bo to by było tylko w naszej psychice, a nie finalnie, jakby to wyszło. A teraz przechodząc do podsumowania, taki mamy wynik ogrzewania za miesiąc styczeń, czyli 1144 kWh, jakie wyszły nam w styczniu, przez stawkę 65 groszy, taryfa standardowa, i daje nam to łącznie 743 zł. Za ogrzewanie 170 m2 naszego budynku. Pytanie, czy to teraz jest to dużo? No różnie teraz możemy do tego podejść, tak? Jedni mówią, że dużo, drudzy, że mało. Druga sprawa, cały czas grzejemy na prostej, nie grzejemy jeszcze domu na krzywej. Jak będziemy mieszkać, przejdziemy na krzywą grzewczą. Wtedy może też to się troszeczkę zmieni, będzie przeniesiony termistor tutaj do naszego salonu, gdzie też po osiągnięciu temperatury zadanej on nam rozłączy pompę, ona nie będzie chodzić, a nie tak jak teraz w tym przypadku, że ona ma na wyjściu 31 stopni i tyle utrzymuje. Zobaczymy w każdym bądź razie, jak to będzie dalej. No też budynek mamy zimny, no nie wiem, no zobaczymy, no troszeczkę to nabiło. Jakby nie patrzeć, 750 zł za ogrzewanie jest dość sporo. Ale nie mamy porównania takiego samego gdzieś tam budynku, żeby mieć taki sam, to byśmy wiedzieli, ile by zużył groszek. Jeszcze najlepiej by się przydał trzeci i czwarty budynek, żeby podpiąć pelet i gaz. Wtedy byśmy mieli naprawdę takie rzetelne porównanie. A teraz no niestety jest jak jest. 750 zł, tyle kosztował miesiąc styczeń, gdzie wiemy, że tam były też dwa razy dosyć duże przymrozki. Kilkunastostopniowe, nawet po 20 stopni tam było, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, gdzie wtedy zużycie energii to 40 parę kilowatów w ciągu doby. Takie było zużycie, więc to też wtedy podbija, ale przy, myślę, że w większych temperaturach zobaczymy. Na pewno weźmiemy pod uwagę cały rok grzania. Myślę, że to też będzie jakimś tam odpowiednikiem dużo większym, dużo większy pogląd nam to da, ile tak naprawdę zużyliśmy prądu na rok grzania tego budynku. Będziemy już też mieszkać, będzie też inaczej. No zobaczymy, będziemy nagrywać. Jeżeli jesteście zainteresowani dalej, subskrybujcie.
kanał, a na pewno nie ominiecie sobie żadnego odcinka związanego, ile to będzie kosztować. Tak więc dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, a na pewno zrobimy kolejne miesiące, będziemy widzieć, ile będziemy nas to kosztować. Wszystko rzetelnie na tym kanale, nie oszukujemy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.